No i teraz zastanówmy się. Ja wiem, że przekonano polskie społeczeństwo co do konieczności wprowadzenia energetyki atomowej na terenie Polski, ale zrobiono to, proszę Państwa, sztuczką. Podniesiono nam ceny prądu, przy okazji pozwalając zarabiać zachodnim korporacjom, amerykańskim korporacjom, bo to one są właścicielami tych spółek energetycznych, to im Morawiecki wepchnął pieniądze do kieszeni, jednocześnie nam powiedzieli, że prądu nie ma, proszę Państwa, prądu nie ma. I dlatego daliśmy przyzwolenie, w nadziei, że może będzie trochę tańszy ten prąd, nie? Jak tą energetykę atomową uruchomią. Proszę Państwa, nie będzie tańszy, będzie jeszcze droższy, ja Państwu ręczę. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni zjadą z nami jak z niewolnikami, dosłownie jak z niewolnikami. No więc, jeżeli nie elektrownie atomowe, to co? Proszę Państwa, OZE. OZE, odnawialne źródła energii. I walczcie z tymi, którzy mówią, że to tam coś tam, że to drogie, że to nieefektywne. Że... Proszę Państwa, no bzdury jakieś, no przecież to można uruchomić polską produkcję i już będzie znacznie taniej, tak? Można, to wszystko się da. Ale posłuchajcie, jaka jest siła OZE, jaka jest siła? O tym Business Insider. Gdy mieliśmy, proszę Państwa, piknik w zeszłym roku, w czerwcu, 18-19 czerwca, to w ten weekend, padł historyczny rekord produkcji prądu z paneli solarnych w Polsce. Przekroczył w ten weekend, w tamtym roku, przekroczył poziom produkcji energii, zapotrzebowanie w ten weekend. Przekroczył. A jeszcze te panele nie są rozpowszechnione tak, jak mogłyby być. Naprawdę nam jest potrzebna energetyka atomowa? Zapory bym robił, bo przy okazji zyskujemy most. To jest bardzo, bardzo fajne. Przydałyby się też zapory do jako elektrownie pompowo-szczytowe, tak? To są pewne rzeczy, które można robić poza panelami, ale panele dają, proszę Państwa, potężny zysk. No weźcie kogoś, przekonajcie, kto ma panele, tak? A idą jeszcze panele nowej generacji, bardzo efektywne. Więc wiosna rozkręca się na dobre, a wraz z wyższymi temperaturami rośnie produkcja energii ze słońca. We wtorek 9 maja instalacje fotowoltaiczne wytworzyły rekordową ilość prądu. I proszę Państwa, nie wiedzieli, co z tym prądem zrobić, wysłali do Szwecji. Tyle tego prądu my, Polacy, wyprodukowaliśmy. Proszę Państwa, fotowoltaika, energia wiatrowa to jest niezależność dla ludzi. Rozumiecie? Mam swój prąd. Oczywiście dokonamy pewnych zmian w prawie, żeby to rzeczywiście była wolność. Masz swoje panele, produkuj sobie prąd, handluj sobie tym prądem jak chcesz. Proszę Państwa, z tego monopolu państwowego to tylko korzyści pan Rockefeller wynosi. Państwo jest potrzebne, żeby oczywiście łapę na tym trzymać, ale to z innych względów, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Ale już w kwestiach finansowych to powinno być zupełnie inaczej rozwiązane. A oni pomieszali nam bezpieczeństwo energetyczne z finansami, że to niby to samo jest. I my to tak zaakceptowaliśmy. A, no bo oni to oni muszą narzucać ceny, to oni muszą pobierać pieniądze. Nie! Oni mają inaczej rządzący zadbać o to, żeby było bezpieczeństwo energetyczne zapewnione. A rozliczenia to już, proszę Państwa, w ogóle, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym? Finansowym to może tak, ale halo, od przybytku głowa nie boli. Niech ludzie produkują tego prądu, ile wejdzie. Dlatego jest pchana energetyka atomowa, żeby wszystko jednym kablem do Państwa dochodziło do domów, żebyście sobie swojego prądu nie ukręcili. A jak już zrealizują te elektrownie atomowe, to zobaczycie, jakie normy dopieprzą do paneli. Ludzie niektórzy jeszcze nie zdążą spłacać inwestycji w panele, a już im będzie nie wolno tego mieć. Oczywiście będzie wolno mieć, ale norm nie spełnią. Normami można każdego zatłuc.
I stąd ten terror, ceny energii, gazeta.pl, ceny prądu w 2024 roku mocno w górę, rachunki mogą być wyższe o połowę, bo ta tarcza teraz jest dla tam różnych grup, tak PiS to, Morawiecki tak to skonstruował, żeby zadbać o ten elektorat, którego jest najwięcej, czyli te najbiedniejsi dostają jakieś tam niektórzy dodatki i tak dalej, ale proszę Państwa, no co z tego, jak za pomocą tej sztuczki energetycznej dobija się polskie firmy. Energia musi być tania dla przedsiębiorców, no musi być tania, bo ich po prostu będzie coraz mniej, będzie ubywało, a uzupełniają wtedy rynek korporacje i co, no będziemy u kogoś pracować, no jaka wtedy nasza przyszłość jest, no dajcie żyć. O tym mówiłem, atom cieszy się coraz większym poparciem na świecie, w tym w Polsce i USA. No tak, no bo ścisnęli wszystkich cenami energii. No teraz każdy chce atomu. Proszę Państwa, to chore to jest. Jest tyle możliwości. Słońce daje, proszę Państwa, tyle energii, że się w pale nie mieści. W pale się nie mieści. Wiatr daje tyle energii, że się w pale nie mieści. Można to akumulować. Mówię o tych tamach, zaporach, przepraszam, które działałyby jako elektrownie pompowo-szczytowe dla tych niewtajemniczonych. Chodzi o to, że jeżeli jest za dużo prądu, to nie wysyłamy do Szwecji, tylko, proszę Państwa, pompujemy wodę pod górkę. To jest jakaś tam strata, ale tam nie za duża, a gdy jest prądu za mało, no to spuszczamy wodę i ona napędza turbiny i wtedy mamy energię z turbin. To jest proste. No. A przy okazji zyskujemy mosty, dzięki temu zaoszczędzamy energii, tak? Bo nie musimy gdzieś objeżdżać. Proszę Państwa, no, wiecie Państwo, że w Polsce jeszcze jest ileś przepraw promowych, że się promami pływa? W sensie auta dojeżdżają do brzegu Wisły, czekają aż termin, godzina odpowiednia będzie i wtedy przewoźnik przewozi ich przez Wisłę. Proszę Państwa, no to jest jak w średniowieczu dosłownie. No most tam jest potrzebny w tym miejscu.